perkusistę mieliśmy, który nie chciał perkusji z domu wynieść, bo miał przybitą do podłogi. To było takie, wiesz, Cegła nie miał pieca, Artur miał basa za 100 zł. Potem nam powiedzieli, żebyśmy płytę nagrali i tak już, kiedy nagrywaliśmy płytę, już wiedzieliśmy, że ta płyta będzie, będziemy jakieś te koncerty grali, więc jakiś tam sprzęt trzeba mieć. Grając, jakoś tam sobie zainwestowaliśmy, wzięliśmy kredyt na jakieś piece i do tej pory spłacamy, ale się gra, no. Ja nie pamiętam, ile tych koncertów było, ale ponad 30 i właśnie w składzie Muzyka Końca Lata, Naiw, no i my. No i rzeczywiście dzisiaj był ostatni koncert. Ostatni miał być w Sosnowcu tydzień temu, ale ze względu na to, że koncerty były przełożone z okazji żałoby narodowej, no to wyszło na to, że w Sączu jest ten koncert ostatni. Taka młodzież, jak i inne w całej Polsce. Fajnie czująca energię, bawiąca się bardzo sympatycznie i dobrze reagująca. Taka dobra młodzież polska. Wolimy odwiedzać miejsca, te, które już wcześniej odwiedziliśmy, powiemy na co mamy być przygotowani. Dobrze, że ten Sącz wpadł w tym roku, bo już wiemy, jaka jest mniej więcej sytuacja. Wiemy, że potrzeba troszeczkę więcej sprzętu nagłaśniającego i będzie bardzo fajny koncert, naprawdę. Nie wiem, co się tak dzieje, bierzesz gitarę i wymyślasz jakąś piosenkę i nagle się okazuje, że ci się podoba ta piosenka. No i raz wypadkowa naszych umiejętności, my nie umiemy bardziej skomplikowanej muzyki grać, bo nie jesteśmy urodzonymi gitarzystami i z tego faktu pewnie wynika to, że gramy prostą muzykę, bo my nie umiemy komplikować. Gramy akordowo, tak trochę harcersko, marynarsko. No, tak to już mamy z techniką, a jeżeli chodzi o emocje, no to nie mamy jakiegoś takiego bezpośredniego źródła inspiracji na tle kapeli, która się nazywa, dajmy na to, nie wiem, Sonic Youth, no to gramy banalną muzykę, ale na tle na przykład kapeli, która się nazywa, chociażby, nie wiem, Farbenlere, no to nie gramy dużo, wiesz, to nie gramy dużo prostszej, no i to jest tak, że kombinujemy sobie na swój własny sposób, no i
No to myślę też, że to nie jest trudna muzyka. Każdy, kto w miarę ma pojęcie o graniu na gitarze, to sobie ją zagra. To jest taka czysta radość, że ja daję tym ludziom jakąś, grając w zespole, czy my dajemy jako całość, jako zespół, ludziom jakąś tam radochę i energię do bawienia, a oni z przejrzeniem zwrotnym oddają energię nam. I to jest taka fajna biocenoza i to jest taka czysta radość i przyjemność. My sobie nazwaliśmy tą muzykę rokiem regresywnym, takim zupełnie nic nie wnoszącym do historii rocka i tego się będziemy trzymać. Korzystając z dostępu do mikrofonu, chciałem pozdrowić słuchaczy Radia Novum oraz użytkowników odwiedzających freemindart.pl, off.pl, tak? freemindoff.pl. Wszystkim życzyć szczęścia i zdrowia. To mówiłem ja, Kuba, się nazywam Kawalec z zespołu Happy Set. Proszę.